Dobrze. A więc tam wcześniej po prawej stronie za filarem jest taki doniczka ze słowem. Tam można sobie wylosować słowo. No i tak mówię, Duchu Święty, proszę Ci jakieś słowo. No i włożyłem rękę i takie serduszko dostałem. To już przed chwileczką to było i czytam takie słowo. Nie wyczerpała się litość Pana. Miłość nie zgasła. Odnawia się ona co rano. Ogromna jest Twa wierność. Amen. Alleluja. Właśnie ta konferencja ma być teraz o wierności, wierni słudzy Boży. Jednego razu prowadziliśmy rekolekcję właśnie w Czebini. Jutro tam pojedziemy, aby ochrzcić takiego Karola małego o 11:30. I w czasie tej rekolekcji przez 2 godziny modliliśmy się o miłość w parafii. O miłość. Proboszcz klęczał przed Najświętszym Sakramentem, ręce wyciągnięte przed Pana Jezusa i modlił się za rodziny, za małżeństwa. Modlił się po prostu za swoich parafian. To było niesamowite, bo później pamiętam, powiedział, że mówi, jeszcze w życiu nie modliłem się tak długo przed Najświętszym Sakramentem, 2 godziny. I nawet mnie kolana nie bolały. Ale siedzieliśmy przy kolacji i jednego wieczoru on mówi do mnie tak, bo też opowiadałem różne świadectwa, i mówi, mówię, proszę księdza, za rok idę na emeryturę, w tej parafii jestem ponad 40 lat i tak sobie patrzę na to moje życie w tej parafii, na życie moich parafian, tak sobie pomyślałem, że wytrwać w kapłaństwie to też jest dużo. Bardzo mnie poruszyły te słowa, które powiedział, wytrwać w kapłaństwie to też jest dużo. Wytrwać w kapłaństwie, wytrwać w małżeństwie, wytrwać w czystości przedmałżeńskiej, wytrwać w codziennej modlitwie, wytrwać w codziennej Eucharystii, wytrwać we wspólnocie, wytrwać w postanowieniach, wytrwać w wierze, nadziei i miłości, to też jest dużo. Szczególnie w tym kontekście, w którym teraz żyjemy, to jest naprawdę dużo, ponieważ zauważamy, że także na grunt życia duchowego, na grunt życia charyzmatycznego, na grunt życia w Duchu Świętym zaczęła wkradać się pewna kultura natychmiastowości. Na czym polega ta kultura natychmiastowości? Polega ona na tym, że wszystko muszę mieć od razu. A jeśli nie mam, nie dostaję, to się szybko zniechęcam i rezygnuję. I dobrze to widać na przykładzie miłości. Według świętego Pawła prawdziwa miłość to jest taka, która trwa wraz z wiarą i nadzieją. Tak więc trwają wiara, nadzieja i miłość, te trzy, z nich zaś największa jest miłość. A więc według świętego Pawła miłość, która jest największym charyzmatem, nie występuje samotnie. Miłość nie jest sama, nie jest egoistyczna, ale miłość trwa we wspólnocie z wiarą i nadzieją. A więc jest złączona z tym, co duchowe, bo wiara, nadzieja to jest coś, co duchowe, nie? I niestety wydaje się, że współczesny świat proponuje całkowicie inny rodzaj miłości. Współczesny świat chce nam wmówić, że miłość może istnieć bez wymiaru duchowego. Że miłość może istnieć bez wiary i bez nadziei. Mało tego, niekiedy da się słyszeć głosy, że wiara i nadzieja przeszkadzają, aby przeżywać miłość, bo mnie jakoś ograniczają. I zauważcie, co się dzieje. Miłość pozbawiona wymiaru duchowego zostaje zredukowana do emocji i uczucia. Dlatego, aby trwała, musi być nieustannie przeżywana na jak najwyższym poziomie emocjonalnego nasycenia. Do czego to prowadzi? Ano do tego, że gdy nie odczuwam miłości, to przychodzi taka myśl, że jej nie ma. Jak nie odczuwam miłości, to znaczy, że jej nie ma. A to jest pułapka. To jest poważny problem i wielkie wyzwanie w kontekście, właśnie w kontekście wierności, w kontekście wytrwałości, w kontekście podejmowania trwałych decyzji całożyciowych. Ponieważ kiedy zaczyna brakować silnego odczucia miłości, które zazwyczaj towarzyszy okresowi zakochania lub powołania lub nawrócenia, kiedy zanikają lub słabną emocje, to zanika przekonanie, że decyzja, którą podjąłem, że pójdę za Panem Jezusem, że wytrwam w małżeństwie, ta decyzja już nie jest trwała, tylko po prostu kończy się, nie? Bo emocje się skończyły, no to już mnie to nie obowiązuje.
A więc kiedy zanikają emocje, zanika przekonanie, że ta decyzja, którą podjąłem, jest trwałą więzią, którą kapłan przyrzekł Jezusowi, a małżonkowie ślubowali sobie nawzajem. A więc dopóki trwają emocje, trwa kontrakt. Jak kończą się emocje, kontrakt zerwany. Tak dzisiaj proponuje świat. I zauważamy, że to się po prostu dzieje. A to w takim prostym stwierdzeniu da się usłyszeć: ja już nic nie czuję do mojego męża. A ja nieraz mówię, że to nie kiełbasa, ani salseson, żeby go czuć, bo jak było czuć, to, no to już źle, jedynie perfumami było ten. Ale miłość to nie kiełbasa po prostu, nie? Żeby ją było czuć. I ten sam mechanizm zaczyna dotykać nie tylko wymiaru miłości, ale także zaczyna dotykać poziomu, zobaczcie, przeżywania wiary, relacji z Panem Bogiem i życia duchowego. Jest wiele osób, które przestaje się modlić, przestaje chodzić do kościoła, przestaje posługiwać charyzmatycznie, ponieważ tego nie czuje. Nieraz jak rozmawiam z kapłanami, mówię: ty, wiesz co, tam masz fajnych ludzi w parafii. Super, oni byli ze mną na rekolekcjach, modlą się pięknie, wiesz, a ja tego nie czuję. No to jest problem właśnie tego przesycenia emocjonalnego, że albo czuję, albo nie czuję. A tymczasem to nie jest kwestia czucia, ale to jest kwestia decyzji. To nie jest kwestia czucia, tylko kwestia decyzji. Aby żyć na co dzień wiarą, nadzieją i miłością, aby posługiwać na co dzień charyzmatycznie, aby być w głębokiej relacji z Duchem Świętym, ja nie muszę nic czuć. Ponieważ to nie jest kwestia emocji i uczucia, tylko to jest kwestia decyzji. To jest kwestia decyzji. Kochać to nie znaczy czuć. Powtórzmy. Czuć, tak jest. To nie odruch instynktu, ale świadoma decyzja woli, żeby pójść ku innym i oddać się im. I to jest miłość prawdziwa, to jest świadoma decyzja woli, aby zwrócić się do drugiego człowieka. Oczywiście nie można w tym wszystkim przekreślać emocji, uczuć, pragnień, podziwu, pożądania, jednak one mają nas prowadzić do odkrycia prawdziwej miłości i do decyzji. Decyzja, po prostu to jest kluczowe. Decyzja, świadomie i dobrowolnie podjęta decyzja. I tak samo z wiarą. Powtórzmy, wierzyć to nie znaczy czuć. Ale to świadoma decyzja woli, aby oddać wszystko Panu Bogu, aby puścić to, co mówił Marcin Jakimowicz, aby to oddać Panu Bogu. To jest świadoma decyzja, aby kochać Go całym swoim sercem, całym swoim umysłem, ze wszystkich swoich sił. To świadoma decyzja woli, aby wytrwać przy Nim do końca. Czy czuję, czy nie czuję. Jednego razu, pamiętam, podeszła, to było w sanktuarium Bogosławionej Karoliny, kobieta, która prosiła o rozeznanie, czy ma odejść od męża po 30 latach małżeństwa, a męża miała dobrego. Mówi: czy ten mąż jest zły, pije, bije panią, czy coś? Nie, dobry chłop. Na co się dzieje? Nie okazuje mi uczucia. Ja nie usłyszałam od niego, że on mnie kocha, nie przytuli mnie, jest chłodny, zimny, no taki po prostu zero emocjonalny. No i ona myślała, że ja jej powiem tak, jak doradzali jej koledzy, koleżanki, że zostaw go, idź do innego mężczyzny, masz prawo być szczęśliwa. No i ona zadała mi pytanie, co ma zrobić. No ja tak do niej mówię: wie pani co, a jakbym miał taki dar, żebym pani powiedział, kiedy pani umrze, jak ojciec Pio, no mógłbym mieć taki dar, nie? A więc gdybym pani powiedział, że jutro o 17 pani umrze, to czy pani zostawi swojego męża? Jakbym miała jutro umrzeć, to wytrwam z nim do końca. Halleluja. To właśnie o to chodzi, moi kochani. A więc niech pani tak żyje, jakby miała pani jutro umrzeć. Niech pani tak kocha swojego męża, aby pani miała jutro umrzeć. Moi kochani, to jest właśnie to, że czasami jak rzeczywiście, jak sobie uświadomimy to ten koniec, nie? Że to już jest koniec. Jak sobie uświadomimy, to zobaczymy, że rzeczywiście może ten mąż to nie jest taki zły chłop. Może ta żona to nie jest taka znów sknera, jakaś zrzęda. Ale to dobra kobieta, nie? Tylko po prostu gdzieś tak się przyzwyczailiśmy, nie? Weszliśmy w taką rutynę, w taką codzienność. Ta codzienność czasami sprawia, że nam się chce uciekać gdzieś. A tu chodzi o to, żeby w tej codzienności wytrwać do końca. Noszę na palcu pierścień Błogosławionej Karoliny, bo on mi przypomina, żeby trwać do końca. Codziennie. Żeby ubieram rano ten pierścień, całuję go i on mi przypomina, że życie charyzmatyczne, życie w Duchu Świętym nie oznacza bezgrzeszności,
ale oznacza to, że mam siłę do tego, żeby powstawać, żeby trwać, żeby wracać do Pana Jezusa. Żeby wracać i prosić Go, Panie, przebacz mi, bo jestem grzesznik. To mam właśnie siłę do tego, żeby powstawać, żeby się nie zniechęcać, żeby pomimo tych zlotów i upadków iść do przodu, to co mówił biskup rano, iść do przodu. Pomimo tych codziennych burz, bo to nie jest tak, że wszystko jest tak sielankowo, nie jest tak, że wszystko jest tak kolorowo, ale właśnie on mi przypomina o tym, co się dokonało w Sanktuarium Bogosławionej Karoliny i on mi przypomina o tym, żeby być wiernym. Dlatego, że Bóg jest wierny w obietnicach. Obiecał i wszystko po kolei realizuje. I na tą Bożą wierność mam odpowiedzieć wiernością, a więc trwaniem przy Nim. I tak samo obrączka. Na brajcu małżonkowie nakładają sobie obrączki jako znak miłości i wierności oraz że ci nie opuszczasz do śmierci, nie? I ostatnio rozmawiam z jednym panem i mówi, proszę księdza, obrączka mnie uratowała. Pojechał za granicę do Niemiec i przyszła go taka potężna namiętność, pokusa, żeby pójść do domu publicznego. No i poszedł. I zapłacił i wszystko, ale zapomniał zdjąć sobie obrączki. I kiedy wszedł do pokoju z tą kobietą, popatrzył na obrączkę, mówi, że go przeniknęło coś. Mówi, że go przeniknął jak Duch Święty. No, przeniknął go i zobaczył przed oczyma swoją żonę i dwoje małych dzieci. I włączył się mózg i mówi, co ja głupi robię. I uciekł z tego pokoju i nie zdradził żony. No właśnie to uratowała go obrączka, nie? Dobre są znaki, bo dlatego, że one nam przypominają, że jest rzeczywistość nadprzyrodzona. Dlatego, widzicie, jest walka z krzyżem, dlatego jest walka z kościołem, dlatego jest walka, żeby ksiądz nie chodził w sutannie, żeby nie chodził pod koloratką, żebyś nie miał krzyżyka na zewnątrz, żebyś nie miał, nie wiem, medalika. Jest walka. Dlaczego? Bo to wszystko nam przypomina, że jest rzeczywistość nadprzyrodzona. Że jest Bóg, który jest miłością i który czeka na ciebie, bracie. Że Bóg nas nie ocenia. Bóg nie ocenia grzesznika, tylko osądza nasze grzechy. A więc kiedy wiem, że jest Bóg, to muszę się zmierzyć z tą prawdą, że zgrzeszyłem i idę do Niego, bo On mnie przyjmuje, bo On nie osądza człowieka. Nigdy nie osądził człowieka Jezus. I nie będzie sądził człowieka, tylko będzie sądził grzechy ludzkie, tak? I to jest niesamowite, że kiedy ja przychodzę jako człowiek, jako osoba do Boga i mówię, Panie, kocham Cię, Jezu. Tak jak Benedykt XVI, kiedy umierał. Co powiedział na koniec, nie? Powiedział, kocham Cię, Panie Jezu. I przychodzę do Niego i mówię, kocham Cię, Panie Jezu i daj mi siłę, żebym sobie poradził, żebym wytrwał do końca i żebym mógł się uwolnić od tego, tego i tego. I to się dzieje zawsze, kiedy idziemy do spowiedzi świętej, nie? Bo spowiedź święta to nie tylko oczyszczenie z grzechu, ale to jest wyznanie wiary, nadziei i miłości Panu Jezusowi. Idę do Niego i mówię, kocham Cię, Panie Jezu. Umocnij moją wiarę, nadzieję i miłość. Moi kochani, takim znakiem dla nas jest też Maryja, która mówi nam o wierności. Maryja jest dla nas znakiem czystości, jest świętą pośród świętych, najbardziej błogosławioną. Jest tą, która ukazuje nam drogę do świętości i bierze nas w ramiona. Patrząc na Maryję, możemy sobie przypomnieć i uzmysłowić, że także my w momencie Chrztu Świętego staliśmy się świątynią Ducha Świętego i zostaliśmy napełnieni wszystkimi darami, które są nam potrzebne do tego, aby wytrwać do końca. Maryja jako matka wytrwała przy swoim powołaniu do końca. Wytrwać to znaczy być wierny swojemu powołaniu. Wytrwać to znaczy być nastawionym na życie w Duchu Świętym, a nie tylko na emocjonalne przeżycie. Człowiek, który żyje na co dzień z Panem Bogiem, człowiek, który jest ukierunkowany na Pana Boga i robi wszystko, aby żyć z Bogiem, aby się nawracać nieustannie jako postawa życia, doświadcza, że Bóg przez Ducha Świętego daje pomysły, co robić, aby na co dzień przeżyć życie szczęśliwie. Natomiast człowiek, który na co dzień szuka emocjonalnych przeżyć, taki człowiek przeżyje coś, spróbuje czegoś nowego, przez chwilę się zapali, ale potem wpada w emocjonalny dół i jest generalnie nieszczęśliwy, smutny, chodzi przygnębiony, bo skupił się na swoich emocjach, przeżyciach, a nie na decyzji, a nie na życiu. I to jest niesłychanie ważne. A zatem właśnie w kontekście przeżywania miłości, przeżywania wiary, warto sobie dzisiaj postawić pytanie, czego ja chcę w kapłaństwie? Czego ja chcę w małżeństwie? Czego ja chcę w ewangelizacji, we wspólnocie? Na co jestem wewnętrznie nastawiony?
Czy jestem nastawiony na życie, a może jestem nastawiony tylko na przeżycie? A więc czy ja chcę żyć w Duchu Świętym, czy tylko przeżywać w Duchu Świętym coś? To jest bardzo ważne pytanie. Czego ja chcę w relacji z Panem Bogiem? Czego chcę podczas modlitwy? Czego chcę podczas posługi? Czy jestem nastawiony na to, żeby żyć ciągle i to posługiwać, czy też przeżywać coś? Bo czasami właśnie biegamy za tymi przeżyciami i to się sprawia, że kompletnie się nie przekłada to na życie. Przeżyję tu coś, tu przeżyję coś, ale to się nie przekłada na nasze życie. I w życiu się zniechęcamy. W życiu się wycofujemy, słabniemy, no bo co? No bo nie ma przeżyć, bo przychodzi codzienność. Trzeba siadać przed komputerem i pisać ten artykuł naukowy, co nie mam zbytnio ochoty czasami, nie? Trzeba siąść przed komputerem, trzeba poprawiać te, nie wiem, prace, które studenci napisali i tak dalej, co to nie ma tam jakichś emocjonalnych przeżyć wielkich, wiecie? Tylko to jest życie codzienne, nie? To jest codzienność, która jest czasami zwykła, szara. A więc, moi kochani, czy jestem nastawiony na życie w Duchu Świętym? I dlatego bez oglądania się na innych staję do posługi, do modlitwy za siebie i innych. Staję ze świadomością władzy i dziedzictwa otrzymanego na Chrzcie Świętym. Czy też czekam, aż pojawią się jakieś przeżycia? A gdy nie ma emocji, uczuć i wewnętrznych przeżyć, to przestaje się modlić i nie posługuje. A więc, aby korzystać ze wszystkich władz, możliwości, darów i charyzmatów, które zostały nam powierzone, nie musimy nic odczuwać. Ponieważ to nie jest kwestia emocji i uczuć, ale kwestia decyzji. W jaki sposób pragnę przeżywać swoją codzienność? W jaki sposób pragnę przeżywać swoją relację, swoją wierność Panu Bogu? Myślę, że tak jak tutaj jesteśmy, możemy trwać przy Panu Bogu w naszej codzienności na dwa sposoby. A więc, możemy trwać przy Panu Bogu i skoro tu jesteśmy, to jakoś to trwamy. Jesteśmy wierni Panu Bogu, nie? Ale teraz, jeżeli trwamy przy Panu Bogu, to jak trwamy? Może to być bierna codzienność lub aktywna codzienność. A więc możemy trwać przy Panu Bogu, no bo jesteśmy tutaj, to trwamy, nie? Ale możemy trwać w biernej codzienności albo możemy trwać w aktywnej codzienności. A więc bierna codzienność, to znaczy ja nic nie mogę, ponieważ wszystko zależy od innych. Rutyna, wycofanie, takie powiedziałbym sieroty, które boją się własnego cienia. Są to osoby, które chciałyby doświadczyć mocy Ducha Świętego, chciałyby doświadczyć łaski uzdrowienia choroby, chciałyby doświadczyć łaski uzdrowienia w relacjach małżeńskich, rodzinnych, chciałyby doświadczyć łaski uwolnienia od lęku, od depresji, od jakiegoś zniewolenia, nałogu, ale bez tego, co mówi Marcin, ale bez wołania, bez krzyczenia. Przecież ja tutaj jestem, Panie, Tyś mnie powinien zauważyć, nie? Bez wołania, bez krzyczenia. To jest bierna codzienność. Są to osoby, które chciałyby doświadczyć tego wszystkiego, ale bez wysiłku, bez walki, bez zaangażowania, bez osobistej modlitwy, bez wychodzenia z domu, bez udania się do lekarza, bez udania się do specjalisty, bez odwrócenia się od grzechu, bez przebaczenia, a tak się nie da. To jest bierna codzienność. Jeść, pić, spać, praca, wspólnota, paciorek. Taka nawet nie pobożność, tylko religijność dla swoich własnych potrzeb i dla świętego spokoju. Powiedziałbym taki mierny, bierny, ale wierny chrześcijanin. Mierny, bierny, ale wierny chrześcijanin. Ale nie o to chodzi w życiu charyzmatycznym i ewangelizacji, aby trwać w biernej codzienności. Nie o to chodzi, aby być miernym, biernym, ale wiernym. Nie o to chodzi. Ponieważ aby doświadczyć tego, że wiara ocala, aby doświadczać tego, że wiara ratuje nas, ratuje naszych bliskich, aby doświadczyć, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, trzeba zrobić jakiś krok. Nie można siedzieć w domu założonymi rękami, rozpaczać, ale trzeba wyjść, wołać, krzyczeć. A wtedy, jak powie święty Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale, Duch przychodzi z pomocą naszej słabości, gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie,
że przyczynia się ze świętymi zgodnie z wolą Bożą. Tak więc chodzi o to, aby trwać w aktywnej codzienności, to znaczy angażuje się na maksa, wykorzystuje wszystkie życiowe, duchowe możliwości, wszystkie ludzkie i duchowe władze, które zostały im przekazane przez sakrament Chrztu Świętego i w moim powołaniu. A więc teraz obróć się do swojego sąsiada, nie śpi! Obróć się do swojego sąsiada i powiedz na głos, zacznij żyć w aktywnej codzienności. Nie śpi, ale módl się i pracuj, a Bóg ci dopomoże. Amen? Amen. Moi drodzy, mi się to bardzo podoba, to stwierdzenie, módl się i pracuj, a Bóg ci dopomoże. Wiecie, kto tak powtarzał? Nie wiem, czy znacie. Izydor Oracz. Izydor Oracz, Hiszpan, zmarł 15 maja w mojej urodziny 1130 roku. Izydor Oracz, patron rolników. Mianowicie to jest jego historia taka, że on robił co, był prostym, z prostej rodziny pochodził, miał krowy i pługi i orał, ale się modlił. Modlił się, pracował. Czasami się spóźniał do roboty, dlatego że się więcej modlił i Pan posyłał swojego anioła i ten anioł pomagał mu orać. I po prostu gospodarz, jego ten pan, którego tam mówi, ci donosili do gospodarza, że ten się zawsze spóźnia z pracy i wychodzi wcześniej, a wszystko jest zaorane. I ten gospodarz po prostu podglądał kiedyś i zobaczył, że Izydor Oracz śpi pod drzewem, a anioł po prostu za pługiem chodzi. To jest właśnie to. Módl się i pracuj, rób swoje, a Bóg ci dopomoże. To jest niesamowite, mi się to bardzo spodobało. Módl się i pracuj, a Bóg ci dopomoże. Cuda, które dokonały się w życiu Izydora Oracza, wypraszane nad jego grobem, są świadectwem i potwierdzeniem zasady, według której żył, że modlitwa i praca. Właśnie to jest, kiedy modlę się, pracuję, robię swoje, ja to tak mówię, robię swoje, to Bóg wtedy mi błogosławi. Bóg mi wtedy błogosławi. Jeśli będzie potrzeba, to nawet pośle swojego anioła, aby dokonał cudu w moim życiu. Przychodzi taki moment, taka chwila, że sobie uświadamiasz, że nikt ci nie może pomóc, tylko Bóg, że potrzeba, żeby anioł zstąpił z nieba, żeby im pomógł. Może nawet być tak, że właśnie modlę się, pracuję, wszystko robię i nie widzę tego. Ale właśnie w tym się sprawdza wytrwałość i wierność. Modlę się, pracuję, swoje robię, a Bóg posyła swoich aniołów, aby nam pomagali. Ostatnio dostałem takie świadectwo. Szczęść Boże, bardzo się cieszę, że trafiłam na księdza książkę i bardzo dziękuję za dedykację. A dedykacja była Ufaj Bogu i Trzy wykrzykniki. Uwierzyłam w to, że Pan Jezus może uzdrawiać i tymi samymi słowami, co ksiądz zachęca w książce, zaczęłam się sama modlić. Panie Boże, w imię Jezusa Chrystusa, jeżeli taka Twoja wola, proszę o cud poczęcia dzidziusia. Modliłam się przez cały zeszłoroczny post, uczęszczając przez 40 dni codziennie we mszach świętych oraz w domu przed krzyżem, klęcząc z mężem i wierząc, że nastąpi ten cud, modliliśmy się razem. Przez 40 dni. W czerwcu 2023 roku, po 10 latach małżeństwa i modlitwy, zaszłam naturalnie w ciążę i jestem obecny, jestem w 36 tygodniu ciąży. W podziękowaniu za dedykację oraz w zachwycie nad pomysłem ewangelizacji poprzez Ewangelii Busa przelałam właśnie dziesięcinę na rzutkę. No ja sobie myślę, zobaczymy, czy to jest wiarygodne świadectwo. Popatrzę na rzutkę, a tam równiutko po prostu pewna suma. Aleluja, chwała Panu. Jest, chwała Panu za ofiarę też, ale chwała Panu za to, że to dziecko się poczęło. No wiecie, 40 dni zrobili w końcu, módl się i pracuj. W końcu wzięli sprawę w swoje ręce. Nie czekali na jakiegoś księdza, nie czekali na żadnego biskupa, wzięli sprawę w swoje ręce. Mówi, trzeba zrobić krok. 40 dni, tak? 40 dni do kościoła, msza święta, 40 dni na kolana przed krzyżem modlimy się. Albo we w te, nie? Módl się i pracuj, a Bóg ci dopomoże. Moi kochani, to jest, aby żyć w Duchu Świętym oznacza, że się nie poddaję. Żyć w Duchu Świętym oznacza, że robię to, co do mnie należy. A więc potrzebujemy do takiego działania Ducha Świętego,
aby przeciwstawić się temu, który próbuje skłócić i nas zniechęcić. To jest dzisiaj bardzo taki ten duch zniechęcenia, accedii, takiego wypalenia, nie? Ale właśnie to jest niesamowite, że my wzrastamy nie wtedy, kiedy jesteśmy na fali, ale wzrastamy wtedy, kiedy jesteśmy w kryzysie. Bo kiedy jesteśmy w kryzysie i w tym kryzysie trwamy, no to Pan mówi tak, jesteś wierny, dobry sługo. A więc byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię. A więc wzrastamy wtedy, kiedy jesteśmy wierni. Wierni w kryzysie. W kryzysie dokonują się największe kroki wiary. Ale żeby to przetrwać, potrzebujemy ducha mądrości, rozumu, rady, męstwa, ducha umiejętności i bojaźni Bożej. I zobaczcie, tego ducha miała Maryja w chwili zwiastowania. Tym samym duchem był prowadzony święty Józef, kiedy uciekał przed Herodem. Tego samego ducha miała błogosławiona Karolina, kiedy walczyła do końca o swoją czystość i godność. I wreszcie tym samym duchem jesteśmy napełnieni my. Mamy Ducha Świętego. Ten duch sprawia, że należymy do Boga, jesteśmy dziećmi Bożymi. Dlatego codziennie trzeba się starać, aby nie utracić Ducha Bożego, aby nie utracić tego ducha mądrości Bożej. A więc Jezus powołał apostołów, to znaczy wyznaczył im misję do zrealizowania. Powołał apostołów do tego, aby żyli i posługiwali w mocy Ducha Świętego. I to jest zaproszenie, które Jezus kieruje do każdego chrześcijanina. Każdy z nas od chwili Chrztu Świętego, a szczególnie od momentu bierzmowania, jest zaproszony do tego, aby Jezusowi towarzyszyć, to znaczy, aby na co dzień żyć z Panem Bogiem, aby ewangelizować, czyli dawać świadectwo oraz walczyć ze złym duchem. Wybór Jezusa to jest radykalny krok wiary, który trzeba w końcu uczynić, aby doświadczyć, jak Bóg nas prowadzi. Moi drodzy, Pan Bóg stawia nas dzisiaj przed takim wyborem. Albo bierna wierność, bierna codzienność, albo aktywna codzienność. Możemy, bo my przetrwamy. Jak tu jesteśmy, to raczej nie zamierzamy się z aktem jakiejś apostazji, raczej nie zamierzamy rezygnować z Pana Boga i z Kościoła, wytrwamy. Tylko teraz pytanie jest, jak będziemy trwać? Czy trwamy w biernej codzienności, a więc, że wszystko zależy od innych, czy bierzemy sprawę w swoje ręce? Trwamy w aktywnej codzienności. A wtedy te możliwości, które mamy w Duchu Świętym, wykorzystujemy po to, żeby iść do przodu. Wytrwałość. W jednej miejscowości jest pani, która od 20 lat chodzi codziennie do kościoła i znam ją, dlatego zapytałem, w jakiej intencji chodzi do tego kościoła. I mówi tak, proszę księdza, przez pierwsze 10 lat chodziłam w intencji mojego męża, żeby Pan Bóg uwolnił go od alkoholu. I wyprosiłam tę łaskę. 10 lat, wiosna, lato, jesień, zima, do kościoła ponad 3 kilometry. I mówi, a teraz, kiedy wyprosiłam tę łaskę, nadal chodzę w jego intencji, żeby wytrwał do końca. I to jest miłość. Ogromnie mnie to jakoś poruszyło, można powiedzieć nawet zawstydziło, bo od razu sobie pomyślałem, co ja jestem w stanie zrobić z miłości do Jezusa, ile jestem w stanie zrobić z miłości do grzeszników, ludzi chorych, opuszczonych, ile jestem w stanie poświęcić czasu, wysiłku, pracy z miłości do kogoś. Myślę, że właśnie z miłości do naszych bliskich, z miłości do naszej rodziny poszlibyśmy na koniec świata. Poszlibyśmy na koniec świata, żeby tę drugą osobę uratować, bo tak robił Jezus. Właśnie z miłości do biednych grzeszników. Z miłości do biednych grzeszników szedł pomimo tego, że był zmęczony, bardzo był zmęczony. Dlatego, że nie miał jakiejś nadludzkiej siły. Po prostu był wyczerpany posługiwaniem, głoszeniem, ale szedł. Dlaczego? Bo kochał. I właśnie Jezus nas zaprasza do tego, aby właśnie tak kochać, aby kochać miłością ofiarną. Jezus zaprasza nas do tego, abyśmy podejmowali tą misję kapłańską wobec naszych braci i sióstr. Przez Chrzest Święty jesteśmy powołani do misji kapłańskiej, królewskiej i prorockiej, tak? Misja kapłańska to jest misja, żeby składać ofiarę, żeby codziennie składać duchowe ofiary Bogu Ojcu przez Jezusa Chrystusa i w imię Jezusa. Misja prorocka polega na tym, żeby głosić prawdę, demaskować kłamstwo, a misja królewska polega na tym, żeby zwyciężać złego ducha, aby mówić do tej burzy, do tego jeziora, do tego przeciwnika, milcz, ucisz się, nie masz władzy. To jest misja królewska. I to nie jest misja przeznaczona tylko dla kapłanów, biskupów i papieża, ale to jest misja,
do której jest zaproszony każdy chrześcijanin. Powtórz, każdy chrześcijanin ma realizować w swoim życiu misję kapłańską, misję królewską i misję prorocką. A więc także i ja. I ty możesz powiedzieć swojemu bratu. A więc, moi kochani, chciałbym trochę o tym opowiedzieć, dlatego że, zobaczcie, naszą ofiarą jest modlitwa, zwłaszcza modlitwa wstawiennicza. A więc nie tylko moje sprawy, ale także sprawy innych, zwłaszcza tych, którzy Boga nie znają, nie mają do Niego przystępu. A więc i kapłan, i chrześcijanin ma być takim pomostem do Pana Boga. Przez ten most oni mają pójść do Boga, mają być prowadzeni do Pana Boga. Biedni grzesznicy, tak? Przez nas, czyli przez ten most, którym jesteśmy, biedni grzesznicy mają odkrywać Boga, który jest miłością. To jest jeden kierunek. A w drugim kierunku Pan Bóg przez posługę naszą, chrześcijańską, kapłana, wstawiennika, ma przyjść do człowieka, ma go dotknąć i do niego przemówić. Do tego, który jest ostatni. Do tego, który jest najdalej. Do tego, który nic nie rozumie. Do tego, który śmierdzi. Do tego, który pije. Do tego, który może już się całkowicie pogubił. I mamy dwa kierunki. Jeden kierunek od tego przez nas do Pana Boga, a drugi kierunek od Pana Boga przez nas do tego drugiego. A więc ta droga w Duchu Świętym jest dwukierunkowa. A my mamy być tylko tymi sługami nieużytecznymi. Mamy być sługami nieużytecznymi. Mamy być tymi, którzy przewodzą, a nie zatrzymują. Bo kiedy zatrzymujemy? Kiedy widzę biedaka na ulicy, widzę, że on jest pijany i śmierdzi i ja mówię, że on na to nie zasługuje, bo dzisiaj jest pijany. Nie zasługuje, to jest niegodne, żeby się nad nim pomodlić. To znaczy się, że Bóg daje łaskę, ta łaska wlewa się we mnie, żebym mu posłużył, a ja zatrzymuję tę łaskę, bo osądzam i mówię, ty nie jesteś tego godzien. A kimże ja jestem, żeby mówić mu, że nie jesteś godzien? A kimże ja jestem, żeby powiedzieć, że powiedzieć temu, który przychodzi, mówi tak, że mam tendencje homoseksualne i mówi, proszę księdza, proszę o modlitwę i żeby mnie ksiądz pobłogosławił. A kimże ja jestem? Ja tutaj nie mówię o związku, o błogosławieniu pary, rozumiecie? Ale o błogosławieniu osoby, człowieka, to co mówił papież. I przychodzi do mnie i mówi, proszę księdza, nie mogę sobie poradzić. Kimże ja jestem powiedzieć, że ty nie zasługujesz, bo żyjesz w grzechu? Staję nad nim i się modlę z całą gorliwością, tak jakby się modlił Jezus. I zlewam ten strumień łaski, żeby Pan Bóg dał mu siłę do tego, żeby go wyciągnąć z tego miejsca i pociągnąć do Boga. Amen? Amen. Nie zatrzymujmy strumienia. Bądźmy takim po prostu kanałem, przez który się rozlewa łaska na wszystkie strony. Słudzy nieużyteczni jesteśmy. 3 listopada 2022 roku zadzwoniło małżeństwo Grażynki i Łukasza z pretensjami. Mówi tak, my się modlimy, wszystko robimy po prostu tak, jak Pan Bóg należy. Dlaczego Pan Bóg nas tak doświadcza? W tamtym roku poroniłam jedno dziecko, teraz drugie dziecko. Dlaczego nas Pan Bóg tak doświadcza? Jesteśmy u pani doktor, która stwierdziła, że serce dziecka nie bije. Ja mówię, no nie wiem. Ale co pani doktor powiedziała? No, żebyśmy poczekali, to był czwartek, do wtorku będzie zabieg, jeżeli nie nastąpi naturalne poronienie. I otworzyliśmy słowo z wtorku, z tego dnia, kiedy mieli wrócić do tego lekarza, to cały czas było przez telefon, przez rozmowa telefoniczna. Otworzyliśmy słowo, a tam czytamy. Słudzy nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to, co mieliśmy wykonać. I od razu się nam to skojarzyło z Kaną Galilejską. Nie, co zrobili słudzy w Kanie Galilejskiej? Nalejcie wody do stągwi, nic. I to było ich zadanie, nalejcie. Po co nie pytali się ani nic, tylko zrobili to, co należy. Posłuszni w Duchu Świętym, tak? No i my też. Mówi tak, no to my nalewajmy wody do stągwi, a Pan zajmie się cudem. I cały proces posłuszeństwa i nalewania wody do stągwi polegał na tym. To była ta cała modlitwa o uzdrowienie. Pani doktor powiedziała, że to dziecko umarło, ale Ty jesteś Bogiem. Pani doktor powiedziała, że to dziecko nie żyje, ale Ty jesteś Bogiem. I tyleśmy się. I mówi, tak się modlimy do wtorku. We wtorek wyjeżdżaliśmy akurat do Medjugorje, i telefon o 19 od Grażynki Łukasza. Proszę księdza, jesteśmy u pani doktor. Serce dziecka zaczęło bić. Ale oczywiście zaraz sceptycy zaczęli to podważać, śmiać się z nas i kpić. A pan nie pozwoli, żeby się śmiać z niego, nie? Mówię tak, niech się śmieją. Modliliśmy się cały czas. Cały czas przedstawiennictwo też błogosławionej Karoliny. I 2 lipca urodził się 2000,
23 roku urodził się Karolek. Urodził się Karolek i Pan Bóg dał jeszcze jeden znak. Mianowicie na pępowinie mocny, zawiązany supeł. I mam to zdjęcie, jakbyście chcieli to przyjść, zobaczyć, jak ktoś chce dowodów. Lekarz powiedział tylko tyle, z takim supłem dzieci się nie rodzą. On by nie przeżył ani chwili, po prostu udusiłby się. Nie było tam przepływów. Mocny, zawiązany supeł. Już nie ma wątpliwości. No i ochrzciliśmy, bo byłem na tym chrzcie właśnie jako Karol, bo wierzymy, że to dziecko przeżyło też dzięki wstawiennictwu błogosławionej Karoliny. I moi drodzy, to są kolejni ludzie, których pozyskaliśmy dla ewangelizacji, którzy są gotowi do tego, aby jechać i powiedzieć, co Bóg uczynił w ich życiu. To jest właśnie ten krok, do którego Bóg nas zaprasza. A więc kiedy nie wiem, jak się modlić, to modlę się w imię Jezusa Chrystusa. Kiedy nie wiem, jak przebaczać, przebaczam w imię Jezusa Chrystusa. Stawiam sobie Pana przed oczy. Dlatego na początku dzisiaj tej pierwszej konferencji odnowiliśmy to, że Jezus jest Panem i Królem. Dlatego, że ja nie idę posługiwać we własnym imieniu, ale idę modlić się, posługiwać w imię Jezusa Chrystusa. Pytam się, co zrobiłby Jezus. I wybieram to, co wybrałby Jezus. I doświadczamy tego bardzo mocno, że w imię Jezusa Pana i Króla możemy doświadczać rzeczy niemożliwych. Wybór Jezusa to jest radykalny krok wiary, który w końcu trzeba uczynić, aby doświadczyć, jak Pan Bóg nas prowadzi. Jeśli z wiarą oddajemy Panu Bogu swój rozum, wolę, zmysły, wszystko, co posiadamy, wraz z rzeczami materialnymi, aby nimi rozporządzał, to dokonuje się w naszym życiu rewolucja. Na czym polega ta rewolucja? Ano na tym, że Jezus porządkuje moją hierarchię wartości i pozwala doświadczać codziennie, że mamy władzę, że nie jesteśmy sierotami. To jest władza uwalniania, uzdrawiania, to jest władza głoszenia, sprawowania sakramentów. Nikt na ziemi nie ma takiej władzy, jaką mamy my, chrześcijanie, jaką mają apostołowie i uczniowie. Jezus posłał apostołów i uczniów, idźcie, uzdrawiajcie chorych, wypędzajcie złe duchy. Darmo trzymaliście, darmo dawajcie. Dlatego, moi kochani, zobaczcie, jak Pan Bóg to zrobił. Choćby odebrali nam cały autorytet, to nie są w stanie pozbyć nam władzy. Nie odbiorą nam władzy. Oczywiście tu się trochę wtargnął do języka polskiego jakiś taki błąd, dlatego że mówimy często o modlitwie w autorytecie Jezusa, nie? My się modlimy we władzy. Autorytet to jest w języku angielskim, co oznacza jednoznacznie jakby władza. Dlatego, że Pan Bóg nam nie przekazał autorytetu, bo Piotr nie miał żadnego autorytetu. To byli, oni ich traktowali jako nędzni rybacy, co oni to, nikim są, nie? Ci prości rybacy, co oni tak przemawiało? Ale nikt nie zaprzeczył, że mieli władzę. I teraz, jak Pan Bóg to niesamowicie zaplanował? Nie przekazał nam tylko autorytetu, tylko władzę. I choć nas pozbawią autorytetu, choćby księdza pozbawili całkowicie autorytetu, to nie są w stanie pozbawić go władzy. Władzy może go pozbawić tylko papież i biskup. Dlatego, że władzę, biskup mi może powiedzieć, że mi odbiera władzę, tak? No właśnie, może mi pozwolić, bo ja tego, gdybym był nieposłuszny. I teraz Pan Bóg nam przekazał władzę głoszenia, władzę uzdrowienia, władzę uwolnienia. Mamy tę władzę, dlatego potrzeba, abyśmy w końcu zaczęli korzystać z tej władzy, abyśmy, moi kochani, z tej władzy korzystali i przemawiali do chorób, nowotworów, do tych wszystkich stanów, które próbują nas rozwalić lub rozbić naszą rodzinę, abyśmy z władzą przemawiali. Milcz i ucisz się. Tam nie ma żadnej prośby. Proszę cię, ucisz się, jeśli chcesz. Nie, milcz i ucisz się. Władza i autorytet. I kiedy z taką władzą przemawiamy, to dzieją się cuda. Moja sąsiadka Amelia, 16-letnia dziewczyna, z dnia na dzień zachorowała, zdiagnozowano jej w nodze guza. Lekarz stwierdził, że to jest tak rzadki nowotwór rozsiany po całej nodze, że żyje się maksymalnie do 2 lat przy dobrym leczeniu z tym nowotworem. Zadzwoniłem do jej mamy, Ewy, dlatego że moja mama poprosiła. Mówi, zadzwoń, bo to ich całkowicie sparaliżowało, ta diagnoza, że 16-letnia dziewczyna 2 lata pożyje. No i stanęliśmy od razu we władzy przebaczania, dlatego że mają sąsiadów, którzy cały czas ich przeklinają. No i teraz tak, o ile rodzice żyją w łasce, to nie wiadomo, jak ci młodzi żyją, nie? No i to przekleństwo gdzieś tak, to szybko ta choroba spadła, jak grom z jasnego nieba, uderzyła w ten dom, jakby w te... No i to było takie dziwne. Przebaczyliśmy tym sąsiadom, błogosławiliśmy tych sąsiadów,
i pomodliliśmy się z tą matką nad Amelią. W imię Jezusa Chrystusa niech te komórki znikną. Przejmujemy władzę, autorytet nad tą nogą. No i to była sobota, a we wtorek w Prokocimiu Amelia miała biopsję, przyjechało 4 ekspertów z różnych części Polski, dlatego że chcieli od razu zastosować precyzowaną chemię. W czasie biopsji okazało się, że wszystkie komórki nowotworowe z całej nogi zbiły się w jedną tkankę, wycięli ją w czasie biopsji. Nie ma śladu po nowotworze. Amen. Chwała Panu. Alleluja. Moi drodzy, do tego jesteśmy powołani, żeby z władzą przemawiać, z władzą. Pamiętam, jak kiedyś na rekolekcjach z Marią Wadią, powoli kończę, modliłem się dosyć długo nad osobami, bo myślałem, że długo to dobrze. No i w pewnym momencie Maria Wada podchodzi i mówi: Ojcze, co ty tak długo się modlisz nad tymi ludźmi? No ja myślałem, że długo to dobrze. No, a ona do mnie mówi tak: módl się konkretnie w imię Jezusa Chrystusa, bądź uzdrowiony, a nie rozgaduj się, jakby to od ciebie zależało. Dokładnie, my czasami tak się modlimy, niekiedy tak wchodzimy w takie uniesienia, jakby to od nas zależało, jakbyśmy chcieli przekonać Pana do tego, co ma czynić. Bóg wie, co ma czynić, ale my mamy przemawiać z władzą. Milcz i ucisz się. Dlatego, moi kochani, chciałbym was zachęcić do odważnej modlitwy wstawienniczej. Dzisiaj jest bardzo wiele osób, które potrzebują naszej pomocy, potrzebują naszej modlitwy, potrzebują dobrego słowa. Jest wiele osób, które potrzebuje naszej posługi, abyśmy nie zamykali się w bierności, ale żyli w Duchu Świętym i posługiwali w Duchu Świętym, w aktywnej codzienności. Jednego razu, kiedy byłem wikariuszem w Nowym Sączu, wiele osób, wiedząc, że posługuję modlitwą stawienniczą, że prowadzimy takie poradnictwo duchowe, zaczęło przychodzić i dzwonić do domofonu. I tak się stało, że wróciłem ze szkoły i miałem ochotę, aby się położyć na chwilkę. I dzwoni domofon, patrzę przez okno, a tam stoi jakaś pani, ale postanowiłem w swoim egoizmie, że nie wyjdę, bo mam prawo do chwili odpoczynku, mam prawo, aby się spokojnie pomodlić na brewiarzu. No i pomimo tego grającego domofonu otworzyłem brewiarz, aby odmówić godzinę czytań. A ta pani dalej tam stała i dzwoniła. Odmówiłem psalmy i otworzyłem na czytaniach i zaczynam czytać. Była to homilia świętego Bazylego Wielkiego, biskupa, homilia o miłości, trzecia homilia. I ta pani dzwoni w domofon, ja nie chcę wyjść, bo mi się po prostu nie chce, mam ochotę iść się położyć, ale się modlę, modlę się na brewiarzu i robię coś dobrego, tak sobie tłumaczę. Ta pani dzwoni do domofonu, a ja czytam takie słowa. Jakże bardzo powinieneś być wdzięczny hojnemu dobroczyńcy. Jakże radosny i szczęśliwy z powodu okazanej ci łaskawości. Wszak nie ty pukasz do drzwi chorych ludzi, ale oni stoją w twoich drzwiach, a tymczasem jesteś nachmurzony i niedostępny, unikasz spotkania, abyś przypadkiem nie musiał uronić cokolwiek z twego mienia. Amen. Co zrobiłem? Wymiękłem. Pan Bóg przemówił, powiedział bardzo konkretnie: nie podoba mi się, że uciekasz w tym temacie, w tym momencie w modlitwę. Nie podoba mi się to, gdy ta osoba, którą do ciebie przyprowadziłem, szuka pomocy. Od razu poszedłem, aby się spotkać z tą panią, porozmawiałem z nią, pomodliliśmy się wstawienniczo. Uświadomiłem sobie, że to jest wielka łaska. Gdy Bóg przysyła nam osoby do modlitwy, to jest wielka łaska, gdy Bóg stawia nam osoby z problemami. To jest wielka łaska. Dlaczego? Bo przeze mnie mogą doświadczyć łaski. Albo z ich miejsca mogę ich poprowadzić do łaski. Staję się strumieniem. Mogę im wskazać drogę. I to jest perspektywa na nasze życie. Benedykt XVI w katechezie o Duchu Świętym powie, że On pobudza nas do spotykania się z innymi, zapala w nas ogień miłości, czyni z nas misjonarzy miłości Bożej. Moi drodzy, kiedy lekarze rozkładają ręce, kiedy lekarze wyrokują śmierć, kiedy stwierdzają, że jest ktoś przypadkiem beznadziejnym, to Pan posyła nas, czyni nas misjonarzami miłości, aby ci ludzie, do których Bóg nas posyła, aby ci ludzie, których mam we wspólnocie, w rodzinie, aby ci ludzie przez naszą posługę, przez naszą misję kapłańską, królewską i prorocką, przez naszą wytrwałość, przez nasze powołanie i wybranie, doświadczali, że Jezus jest Bogiem niemożliwych. I tego wam życzę z całego serca. I o to będziemy się też dzisiaj wieczorem modlić. I tak będziemy posługiwać.
stając w jedności, miłości, wspólnym uwielbieniu. Stając w jedności kapłani i świeccy, wykorzystując te władze, które zostały w nas złożone. Będziemy się o to też modlić i rozpalać ten charyzmat władzy w nas, bo wszyscy jesteśmy powołani, wybrani, wierni słudzy Boży, obdarowani władzą przez Chrzest Święty, do tego, aby do wszelkich burz, wszelkich problemów mówić co? Głośno. Milcz i ucisz się. Amen.